Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. Dzisiaj przepis na babeczki czekoladowe z kremem z białej czekolady. Do zrobienia takich babeczek będę potrzebowała masło, czekoladę gorzką, gorzkie kakao, cukier, jajka, pastę waniliową, sodę, proszek do pieczenia, mąkę, śmietanę 12% i do kremu mascarpone i śmietankę 30% oraz białą czekoladę. Proporcje znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Śmietankę wcześniej oczywiście, dzień wcześniej najlepiej sobie rozpuścić czekoladę w śmietance i na noc do lodówki schować. Następnego dnia ją po prostu ubijać. Na małym ogniu rozpuszczamy masło. Do tego dodajemy gorzką czekoladę. Całość na małym ogniu rozpuszczamy. Czekoladę z masła mam już rozpuszczoną. Teraz wyłączam i do tego dodaję kakao ciemne. Całość oczywiście mieszam. Żeby nie było żadnych grudek. I taką czekoladową masę odstawiamy na chwilę do wystudzenia. Do głębokiej miski dodaję sobie jajka, cukier i odrobinę pasty bądź aromatu waniliowego. I całość razem mieszamy. Do masy jajecznej teraz dodaję czekoladę rozpuszczoną razem z masłem, przestudzoną masę czekoladową. Całość razem mieszamy. Do mąki dodaję sodę oczyszczoną i proszek do pieczenia. Całość to razem wymieszam. Połowę porcji mąki dodaję do masy czekoladowej. Mieszamy, aż się połączy. Dodaję połowę śmietany 12%. Mieszamy i kolejną część mąki z proszkiem do pieczenia. I dodaję resztę śmietany. Piekarnik już sobie rozgrzewam do 160 stopni w termoobiegu. Jeśli chcecie piec na grzałce góra-dół, to ustawiamy 180 stopni. Takie babeczki będę piekła 21 minut. Jeżeli będziecie je piec dłużej, wyjdą bardziej suche. Mogę nakładać już do papilotek. Wypełniamy tak do 3/4 powierzchni papilotki. Masę w papilotkach jeszcze sobie wyrównuję, żeby wyszły ładne, równe. I takie babeczki wkładam do piekarnika.
termoobieg 160 stopni bądź grzałka góra-dół 180 stopni, będę piekła 21 minut. Babeczki mi się pieką, w międzyczasie przygotuję sobie krem. Do rozpuszczonej białej czekolady w śmietance dodaję mascarpone i całość ubiję na puszysty krem. Babeczki mam już upieczone, wyciągam je z piekarnika. Odstawiamy je do wystudzenia, potem będziemy kłaść krem. Babeczki mam już wystudzone, krem ubity i schłodzony, mogę dekorować babeczki. Odkładam od razu sobie na paterę. Oczywiście krem najlepiej jest przełożyć sobie tak jak ja mam do rękawa. Wtedy wygodniej się dekoruje. Babeczki mam już udekorowane. Jeszcze posypię sobie je posypką taką kolorową. I babeczki z kremem z białej czekolady mamy gotowe. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!